No halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. A w dzisiejszym odcinku coś, co zbulwersowało opinię publiczną, jeśli chodzi o Rise of Kingdoms, czyli nowe informacje o ekwipunku w grze. Ja jestem Snow i staram się robić codzienny content na temat gry Rise of Kingdoms, na temat aktualizacji tego, co się dzieje. Wiele też poradników. Zachęcam gorąco do subskrybowania, jeśli oglądacie. Jeśli ten odcinek Wam pomógł, to też wrzućcie lajka. Mam nadzieję, że tutaj pomagacie. Wielkie dzięki dla wszystkich, którzy wspierają, pomagają w jakikolwiek sposób mój kanał, bo to naprawdę jest bardzo cenne i dzięki temu mogę tworzyć właśnie taki content jak na przykład dzisiaj, a myślę, że on jest bardzo ciekawy, bo mamy ciekawe informacje, którym się ukazały. Więc mamy informacje o nowym ekwipunku i dzisiaj postaramy się naprawdę dokładnie omówić ten temat, który dostaliśmy. Co prawda w grze jeszcze go nie zobaczymy, nie jest on namacalny, nie mamy żadnych zdjęć, które by o tym ekwipunku świadczyły, żadnych statystyk, ale mamy informacje, które i tak już na ten moment są bardzo ważne. Dostaliśmy je w mailach systemowych, ja mam już je zapisane w ulubionych, żeby mi nigdzie nie zniknęły. Więc te informacje, mamy tak naprawdę trzy maile, które dostaliśmy. Jeden, pierwszy tutaj był najdłuższy, później drugi, trzeci, o którym sobie też powiem. Informacja generalnie jest o tym, że dostaniemy nowy, lepszy ekwipunek praktycznie na każdym poziomie. W żadnym wypadku. A komu to potrzebne? Komu to potrzebne? A Właśnie. dlaczego? Dlaczego? Z tym, że będzie on przeznaczony do kawalerii, piechoty i łuczników, czyli widzicie, że znowu ci dowódcy z leadership nie będą z przywództwa, nie dostaną nowego ekwipunku, co moim zdaniem poniekąd jest kuriozalnym wyjściem, no ale cóż, tak to wygląda. Już nie mówię nawet o tych atakach dystansowych, bo to jest zupełnie osobny temat. Pojawią się nowe rzeczy. Mamy hełmy, zbroje, rękawice, nagolenniki i buty, czyli pięć rodzajów na poziomie 50. I na poziomie 55, którego jeszcze nie było w grze, pojawią się nam bronie, tylko i wyłącznie. I informację mamy też taką, że będą zestawy po wyposażeniu 2 lub 4 elementy, czyli będziemy mogli nie mieć jakiegoś z tych elementów i mieć pełne korzyści z zestawu, przynajmniej tak to rozumiem, bo mamy nowych 5 rzeczy, no a do zestawu będziemy potrzebowali 2 lub 4. Bronie będą wyłączone z tego zestawu, więc nie będziemy musieli zrobić broni, żeby te zestawy mieć. Oprócz tego mamy tutaj bardzo ciekawą informację, że będziemy potrzebowali tyle samo materiałów co do wykucia ekwipunku na poziomie 45. Ile? To jest bardzo interesujące. Czy to będzie, że potrzebujemy te same materiały, co jest w miarę oczywiste, czy tyle samo materiałów? Tak, jeżeli ilość materiału będzie taka sama, to na pewno będzie to dosyć ciekawe. Zaraz pokażę Wam to namacalnie w kuźni i jak to wygląda i co w ogóle, co to są te poziomy, bo myślę, że zazwyczaj nie patrzycie na te poziomy, tylko patrzycie na statystyki, a na tych poziomach warto się będzie teraz skupić i warto będzie zobaczyć, jak to wygląda. Mamy później informację, kiedy to wyjdzie, i mamy informację, że będzie to początek października, więc mamy czas, żeby się na to przygotować. Innymi słowy, absolutnie nie wykuwajcie teraz nic legendarnego w grze. Nic. Ani jednej rzeczy. Naprawdę, mówię poważnie, zbierajcie materiały, jeśli tylko możecie. To zbierajcie, bo te materiały się Wam naprawdę bardzo przydadzą. Mamy informację o tym, że będziemy mieli te nowe rzeczy, one się pojawią w Kryzysie Ceroli, w Baladach Jana, Złote Królestwo, tak jak jest mniej więcej do tej pory z tym ekwipunkiem, który mamy teraz dostępny. Będą też przy tych różnych wydarzeniach typu młotki, typu jajo, będziemy sobie mogli wybrać, więc tutaj tak naprawdę nic się nie zmieni. Natomiast bronie będą dostępne w sklepie KVK. Także tutaj myślę, że za dużo się nie zmieni. Mamy też informację, że będą jakieś dodatkowe te monety podbojów od listopada, a od grudnia zaczną wycofywać ten ekwipunek, który powoli, powoli będzie bezużyteczny.
I o tym sobie też za niedługo powiemy, dlaczego tak naprawdę te rzeczy, które mieliśmy, będą bezużyteczne. Ok, zajrzyjmy w końcu do tej kuźni, żeby pokazać Wam, na czym polegają te różnice w poziomach. Poziom 45 to jest poziom, w których mamy legendarne zestawy dla każdej jednostki. Tak, tak jak sobie popatrzymy na te legendarne zestawy, które mamy do tego momentu, to one są wszystkie na poziomie 45. I teraz różnica polega na tym, że wejdą nowe zestawy, w którym będziemy mieli poziom 50. Więc spodziewamy się, że będą to po prostu lepsze statystyki. I teraz, żeby sobie fajnie porównać poziom 45 a 50, to możemy to zrobić na poziomie broni, ponieważ broni mamy już na poziomie 50. No i tutaj zobaczcie, jeżeli na przykład łuk na poziomie 45 dawał mi 20% obrony, to ten na poziomie 50 daje mi 25% obrony. Czy taka będzie różnica procentowa, jeśli chodzi o te inne uzbrojenia? Wydaje mi się, że nie, bo po pierwsze, bronie zawsze dawały jak najwięcej statystyki, a pozostałe rzeczy mniej. Czyli na przykład spodziewam się, że jeżeli na przykład zbroja 45 poziom daje 11 punktów życia, to może na 50 będzie to 15, a może to będzie 14,5. Ciężko na ten moment powiedzieć, jaka będzie rzeczywista zmiana, jeśli chodzi o te punkty procentowe, no ale zdecydowanie będzie to po prostu więcej. 20%, proszę pana. 30% też może być i 50%, proszę pana, się znajdzie. Mamy też informację, że pojawi się jeszcze lepsza broń, czyli nie poziom 50, a poziom 55. No i tutaj łatwiej się już domyślić, bo jak mamy 20%, na 45, tu mamy 25, to bardzo prawdopodobne, że na 55 będziemy mieli po prostu 30% obrony łuczników. Pamiętajmy też o tym, że jeżeli będziemy mieli talent na tych rzeczach, to jeszcze dodajemy 30%, więc wtedy to będzie w ogóle 40% obrony łuczników z tytułu jednej części ekwipunku i to będzie na pewno bardzo, ale to mocna, bardzo mocna rzecz. Dlaczego niektóre rzeczy będą wycofywane? No bo jeżeli one rzeczywiście będą kosztowały tyle samo materiału, czyli zobaczcie tutaj na przykład 90 legendarnych materiałów muszę kupić za 25% obrony, to jak będę musiał wybrać tyle samo materiału za 30%, to oczywista sprawa będzie taka, że nie będę chciał już wykuwać tej części ekwipunku i to będzie dotyczyło no, poniekąd wszystkiego. Tak samo na przykład ten hełm będzie bezużyteczny, skoro będę mógł za tą samą ilość materiałów kupić hełm, który jeszcze będzie miał jakieś plusy z tytułu zestawu. Nawet jeśli jest to tak, jak ja to rozumiem, tak jak przedstawione jest to w tym mailu, że na przykład, że jeżeli będę miał chciał zrobić nową zbroję i też będzie to kosztował dokładnie tyle samo materiałów, czyli 60, tylko będę potrzebował nowe szkice, to wykuwanie tych starych zestawów nie będzie miało absolutnie żadnego sensu i inwestowanie w nie. No jeżeli za tą samą ilość materiału mogę mieć lepsze statystyki, no to chyba sami doskonale rozumiecie, o co chodzi. Czyli jest to tak jakby wyparcie tego starego ekwipunku. A taki był ładny, amerykański, szkoda. Wejście na nowy ekwipunek. Tak ja to przynajmniej rozumiem i tak to po prostu wygląda, tak widzę tego pierwszego maila. Przejdźmy sobie do maila drugiego, w którym mamy informację o tym, że będziemy mieli zmniejszone koszty, jeśli chodzi o wykuwanie pewnego rodzaju ekwipunku. I będą to te rzeczy, tak zwane ekwipunek z KVK, który jest dostępny tylko za te monety z KVK. I są to bronie i są to hełmy, które mogliśmy zrobić. Ja Wam je przed chwilą pokazywałem i mamy tutaj informację, że do tej pory do wykucia ich potrzebowaliśmy 150 legendarnych materiałów i 75, jeśli chodzi o ich przemianę, tak? I zrobienie sobie talentu. Więc zmniejszono te zmiany do 90 i 45 sztuk. Jestem ciekawy, czy ta zmiana już weszła tutaj. Chyba tak, bo zobaczcie, tutaj rzeczywiście mam tylko 90 materiałów, które potrzebuję. A tutaj zobaczcie, czyli wykucie tego
Na ten moment, chwileczkę, muszę to sobie to jeszcze raz zobaczyć, bo tutaj potrzebuję 90 materiałów teraz, natomiast tutaj potrzebuję też 90 materiałów. No to jest na pewno zmiana, bo tutaj na pewno było 120. Jeżeli tutaj mieliśmy 60, to wydaje mi się, że tutaj potrzeba było 120 tego hebanu. Więc już ta zmiana wydaje mi się nawet wyszła. To jest niesamowita sprawa, że mamy tak dużą zmianę, ale wydaje mi się, że tak czy inaczej nie warto sobie teraz tego wykuwać czy tam udoskonalać, bo wejdą po prostu nowe rzeczy. Więc tutaj zrobili bardzo dużą zmianę, natomiast są to części ekwipunku, które będą naprawdę mało używane. To jest bardzo dużo materiałów, jeżeli sobie policzymy tą zmianę. 150 a 90 to jest 60 części legendarnego ekwipunku. I co ciekawe, mamy też informację o tym, że dla graczy, którzy już wydali więcej, przecież ten ekwipunek jest dostępny od lat, będą jakieś tutaj ekwiwalenty, będą zwroty tych materiałów, które wydaliśmy. Ja na razie żadnego zwrotu nie widziałem, pomimo że mam tą hydrę wykutą. Ja akurat nie mam za dużo tych rzeczy z KVK zrobionych. Zasadniczo mam tylko i wyłącznie tą hydrę, ale zapłaciłem jeszcze powiedzmy po starych pieniądzach, więc ciekawe, czy dostanę teraz zwrot tych materiałów, które miałem. Jeśli ten zwrot dostanę, to w oczywisty sposób je zachowam i poczekam na te zmiany. No, wydaje mi się, że dla niektórych graczy, którzy wydali dużo, dużo więcej, albo jeszcze właśnie wydali, żeby zrobić sobie talent na tych rzeczach, to ten zwrot może być naprawdę przeogromny. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Myślę, że na moim koncie tego aż tak nie będzie widać, ale jestem ciekawy, jeżeli dostaniecie jakieś naprawdę duże zwroty, to będę bardzo, bardzo wdzięczny za screenshoty i za informacje, jak to wygląda. Także tak, taka jest ta druga informacja i to też myślę, że jest bardzo ciekawa sprawa. No i teraz mamy trzecią informację, w której mamy napisane, że o, dostaliśmy bardzo dużo informacji zwrotnej na temat zmian w ekwipunku. Będziemy je teraz czytać. Dziękujemy za to, że się dzielicie swoimi spostrzeżeniami i teraz zrewidujemy to, co myśleliśmy i będziemy ogłaszać, co się tak naprawdę stanie. Dlaczego jest ta ostatnia informacja? No, dlatego, że możecie sobie wyobrazić, mnóstwo graczy Rise of Kingdoms jest mega zbulwersowanym tym, co przed chwilą usłyszeli. Przede wszystkim ci, którzy wydali dużo, dużo, dużo więcej, na przykład na takiego rodzaju ekwipunku, na te uzbrojenia z KVK, czy to ten młot dla piechoty, czy cokolwiek, i są ciekawi, jaki będzie teraz ten zwrot. No bo tutaj naprawdę można było stracić całą masę materiałów, a wychodzi na to, że ten ekwipunek będzie za niedługo nic nie warty. Dwa, jeśli chodzi o ten ekwipunek, o te sety, to naprawdę wcale nie jest łatwo zdobyć sobie materiały i szkice i tak dalej, żeby mieć taki ekwipunek, jak ja na przykład mam na łucznikach. To jest naprawdę mnóstwo wyrzeczeń, to są materiały, to są klejnoty wydane na szkice, mnóstwo, mnóstwo rzeczy, żeby mieć taki ekwipunek. Ja już go mam od jakiegoś czasu, więc zdążyłem naprawdę z niego skorzystać, ale są tacy gracze, którzy są na przykład w połowie tej pracy. I teraz się dowiedzieli, że ta praca, którą wykonywali, wcale jest praktycznie nieopłacalna, bo już się pojawiają nowe rzeczy i to, co oni sobie zrobią, zaraz będzie bezwartościowe. No i możecie sobie wyobrazić, że jak dostanie ktoś taką informację, to naprawdę jest mega zdenerwowany. Ja podejrzewam, że na tych forach facebookowych i discordowych, na których ja nie jestem jakoś super aktywny, naprawdę zawrzało i podejrzewam, że twórcy gry trochę się tego przestraszyli. I dlatego jest ta ostatnia informacja, że a no rzeczywiście musimy pomyśleć w sumie, co tu się będzie działo. Tak czy inaczej, nadal zostaje o tym, co mówiłem. Zbierajcie materiały, nie wykuwajcie legendarnych rzeczy, bo najprawdopodobniej tak czy inaczej ten nowy legendarny ekwipunek się pojawi. W jakiej formie, jakie będą rekompensaty, to jeszcze zobaczymy. Czy będzie można sobie coś pozmieniać? Może tak, natomiast tak czy inaczej w tej grze pojawiać się będą nowe rzeczy, bo ona na tym po prostu polega. I do tego się musimy po prostu przyzwyczaić, że
nie ma czegoś takiego, że ja sobie zrobię jakiś ekwipunek i on będzie już najlepszym ekwipunkiem na zawsze w tej grze. Nie. Zawsze miejmy świadomość, że nawet jeżeli nam się uda najlepszą rzecz, która teraz jest, zrobić z talentem, to za chwilę pojawi się jeszcze lepsza rzecz i będziemy musieli to zrobić od nowa. Trochę to na tym polega, ponieważ wyobraźcie sobie, że są tacy gracze, którzy już mają wszystko i oni niekiedy opuszczają grę, bo sobie tak myślą, no już nie mam na co zbierać, nie mam czego udoskonalać, dla mnie gra staje się nudna, więc opuszczam grę. Więc to jest jedna strona medalu. Druga strona medalu jest taka, że ta gra to jest jednak biznes dla wielu osób i oni na czymś muszą zarabiać i muszą też sprawiać, że dla graczy, którzy wydają na co dzień na tą grę setki, a niektórzy tysiące, a niektórzy nawet miliony dolarów, to muszą mieć jakiś plus. No nie może być tak, że ktoś wydaje, wiecie, 200 tysięcy, 300 tysięcy dolarów na grę i ma dokładnie to samo, co gracze, którzy nie wydają nic. Jak mogłeś dać się sprać jakimś frajerom? Przecież jesteś człowiekiem z miasta. No, wzięli mnie z zaskoczenia, no. Zazwyczaj jest to robione w taki sposób też, żeby nie było aż takiej różnicy pomiędzy tymi graczami największymi, a tymi najmniejszymi, bo to też nie jest dobre dla gry. Ponieważ jeżeli ci gracze najwięksi są zbyt mocni, po prostu nikt nie chce z nimi grać, nikt nie chce z nimi walczyć i to też jest problem, tak? Myśmy mieli teraz takie królestwo, które było mega mocne na naszym KVK i mieli olbrzymi problem, żeby ktokolwiek chciał z nimi zawalczyć, bo tak to trochę jest, że nikt się nie chce z tobą bawić, nikt nie chce z tobą grać w momencie, kiedy jesteś dużo, dużo silniejszy od innych i nie jest to ciekawe dla nikogo. Myślę, że Lilith już się trochę nauczyło, żeby nie robić takich ekstremalnych zmian, żeby to było, ale żeby to było powoli. Więc wcale nie myślę, że to będzie jakaś taka kolosalna zmiana i nagle po prostu ci gracze pay to win zaczną robić nie wiadomo jakie raporty. Pamiętajmy też, że było nie było tych graczy wcale nie jest tak dużo. Większość graczy Rise of Kingdoms to są gracze tak zwani low spenderzy, to są też gracze, którzy nie wydają nic albo prawie nic na grę i oni nadal będą z nami tutaj w tej grze i nadal wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Murawa, że tak powiem, jest taka sama dla wszystkich i większość graczy będzie nadal na tym samym naszym poziomie i wszyscy będziemy musieli gdzieś tam wykuwać ten nowy ekwipunek i to nie będzie tak, że nagle wszyscy pójdą do przodu, a my zostaniemy. Tak? Czyli wydaje mi się, że proporcje mniej więcej zostaną zachowane. Ci najlepsi nadal będą najlepsi, ci średni będą średni, będą tam się walczyć między sobą i ci najsłabsi nadal będą najsłabsi. Także tutaj myślę, że zbyt wiele się nie zmieni. Jedna rzecz, która mi się nie podoba jest taka, jeszcze mamy informację, że te nowe ekwipunki będą dostępne od początku gry. Czyli znowu ci gracze, którzy wiecie, są starsi i będą chcieli się wrócić tam na KVK 2, znowu będą mieli jeszcze większą przewagę nad tymi nowymi graczami. To jest coś, co mi się absolutnie nie podoba. To myślę, że inny update powinien wyjść i zabronić po prostu tego rodzaju migracji na KVK 2. Myślę, że to by dużo ulepszyło tą grę, ale to jest w ogóle osobny temat. Na osobny odcinek, który może też stworzę, co ja bym zmienił, jakie zmiany wprowadziłbym w Rise of Kingdoms, ale to już może innym razem. Dzisiaj już się nagadałem, jeśli chodzi o ten ekwipunek. Może jeszcze tylko powiem o moich spostrzeżeniach. Ja się jakkolwiek nie obrażam, ponieważ spodziewałem się, że ten nowy ekwipunek w pewnym momencie się pojawi. Już widziałem, że naprawdę wszyscy gracze trochę dojechali z tym ekwipunkiem i spodziewałem się, że będzie właśnie jakiegoś rodzaju zmiana. Z jednej strony będzie to fajne, bo będę miał jakieś nowe rzeczy do zdobywania, z drugiej strony wiem, że to będzie sporo kosztować, ale naprawdę czasem na spokojnie ja się jakoś wielce tym nie przejmuję i nie spodziewam, że nagle będzie jakaś kolosalna różnica. Ja też jestem na takim poziomie królestwa, gdzie my może często nie walczymy z tymi naj, więc nie muszę się tak bardzo przejmować, że nagle będzie tutaj graczy mnóstwo, dużo, dużo silniejszych ode mnie. Ja będę miał jakoś przerąbane ze względu na to. Ale o tym już mówiłem i jestem ciekawy, co wy o tym myślicie. Dzięki za komentarzem i trzymajcie się do następnego razu. Cześć.